Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się flagowcem. Jeden z najlepszych telefonów świata będzie to Sony Xperia Z3. Zapraszam do oglądania. Sony Xperia Z3 to już czwarty flagowy smartfon tego producenta, rozpoczynając od Xperii Z poprzez Z1, Z2 i Z3. Bryła smartfona praktycznie pozostała bez zmian, zamkniętymi oczami możemy niemalże rozpoznać ten smartfon. Zresztą tak jak smartfony Samsunga, czy właśnie Sony, czy LG, każdy już powoli, czy chociażby porównując słynnego iPhone'a, każdy producent ma już swój styl, swój szlak wytyczony, no i tylko właściwie poprawia te smartfony. No i też praca recenzenta polega na tym, żeby te różnice mniej więcej wychwycić, no i Wam mniej więcej je pokazać, choć równie dobrze mógłbym ewentualnie taką Xperia Z2 też tutaj przynajmniej na początku Wam pokazać i powiedzieć, że to jest Z3 i pewnie niewielu z Was mogłoby ten smartfon rozróżnić, czy właściwie rozpoznać. No ale nie o tym. No przede wszystkim patrząc na różnicę w wyglądzie, może zanim zupełnie będziemy patrzeć na ten wygląd, no przede wszystkim dzisiejsza wersja Z3 została troszeczkę odchudzona w stosunku do Z2. Wymiary niemalże pozostały takie same, aczkolwiek smartfon jest lżejszy, 152 gramy w stosunku do 163 gram, jeżeli chodzi o Sony Xperia Z2, i to czuć w ręce. Ten smartfon, mimo że to jest metal, mimo że to jest szkło, bardzo fajnie się trzyma w ręce. Przede wszystkim rozmiar jest bardzo kompaktowy, mimo że mamy tutaj 5,2 cala ekran, wcale nie jakoś nie razi to, jeżeli chodzi o przeglądanie. Ergonomia jest, można powiedzieć, znakomita. Każdy jedną ręką powinien sobie z tym smartfonem poradzić. Jeżeli chodzi o ekran, może zacznijmy, no tutaj te ramki też zostały troszeczkę pomniejszone, dzięki temu ten ekran niemalże rozlewa się na całą obudowę. Oczywiście mamy tutaj jak najbardziej szkło Gorilla Glass. Rozdzielczość ekranu to jest Full HD 1920x1080 pikseli. Oczywiście mamy tutaj technologię IPS-ową, IPS LCD, oczywiście w tej technologii Triluminus, więc tutaj też nic nowego nie ma. Troszeczkę jaśniejszy jest ten ekran w stosunku do Xperia Z2, aczkolwiek ciężko mi to porównać, bo na tą chwilę nie mam Xperia Z2 i no, nie mam jakiegoś takiego bezpośredniego porównania. Jeżeli chodzi o wygląd, no to tak jak tutaj też możecie zobaczyć, no przede wszystkim oczywiście te zaokrąglone rogi w samej Xperii, zaślepki. Po lewej stronie mamy tutaj zaślepkę do portu micro USB. Mamy też oczywiście złącze do jakiejś stacji dokującej. Mamy też możliwość podpięcia smyczy. No i tutaj po prawej stronie charakterystyczny głośnik, przepraszam, klawisz, charakterystyczny klawisz włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. Mamy też spust migawki, ciszej, głośniej. No i tutaj mamy też jeszcze zaślepkę, gdzie znajdziemy wejście na kartę microSD do 128 GB oraz wejście na kartę nano SIM. Tak mniej więcej by to wyglądało. Oczywiście, żeby nasza Xperia była wodoodporna, te wszystkie zaślepki idealnie muszą być dociśnięte. Tutaj no, nie ma cudów, choć sama Xperia oczywiście jest wodoodporna, tak jak pierwsza wersja tej Xperii. Oczywiście tu jest norma IP67 i IP68, czyli do 1,5 metra głębokości i 30 minut w wodzie.
No oczywiście nikt tej Xperii nie będzie też jakoś tak długo trzymał, no ale wiele historii już usłyszałem, jeżeli chodzi o Xperię, że komuś do Wisły spadła i tam można było jeszcze się przez parę dni do niej dodzwonić i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś tam powiedzmy na wakacjach zgubił tą Xperię na jakiejś niepotycznej głębokości, powiedzmy 10 metrów, potem zanurkował po nią i ona działała. No różne bajki się słyszało. Ja jestem skłonny po części uwierzyć w niektóre właśnie z tych bajek. Co jeszcze? No tak jak możecie tutaj zobaczyć, wersja kolorystyczna brązowa, jak kto woli. Mi tak sobie ona pasuje. Znaczy brązowa to jest właściwie wersja miedziana. Jest oczywiście jeszcze wersja biała i wersja czarna. Tutaj też jeszcze możemy zobaczyć rewelacyjny aparat o rozdzielczości 20,7 megapikseli. Świetnie kręcący filmy w rozdzielczości 4K, ale równie dobrze w rozdzielczości Full HD. No i tutaj z diodą doświetlającą LED. No i jeszcze tutaj mamy moduł NFC. Tak mniej więcej wyglądałaby nasza Xperia. Bardzo dobrze to wszystko rozwiązano. Oczywiście szkielet jest metalowy na zewnątrz, również lekko wylewający się, można powiedzieć, na te krawędzie. No i tutaj mamy szkło, więc tutaj konstrukcja bardzo, bardzo dobrze znana. Co jeszcze? No przede wszystkim ulepszono w stosunku, oczywiście mówię, do poprzedniej wersji troszeczkę specyfikacje. Mamy to oczywiście Snapdragona 801 na rdzeniach Krait 400. Co jeszcze? Adreno 330, no i 3 GB pamięci RAM, co daje nam naprawdę niezły wynik w benchmarku Antutu, powyżej 40 tysięcy punktów. Na ten wynik nie patrzcie, spokojnie Xperia osiąga wynik 42-3 tysięcy punktów. Ten wynik był można powiedzieć, że był zrobiony przy takim większym obciążeniu tego smartfona. Oczywiście 4 rdzenie o taktowaniu 2,5 GHz, czyli naprawdę trzeba przyznać, że mocarne urządzenie, ale no nic nowego oczywiście. No, Samsung Galaxy S5, Z3, HTC One M8 ma podobną specyfikację i to jest, można powiedzieć, no i LG G3 to jest właściwie ta specyfikacja, która w tej chwili rządzi na rynku smartfonowym. Front jeszcze, kamerka 2,2 megapiksela, czyli też dość dobra, podobnie jak to miało miejsce właśnie w poprzedniku Xperii Z2. Co jeszcze? No oczywiście grać jak najbardziej, no tutaj no nie ma ale, tutaj nie możemy doświadczyć praktycznie żadnej ścinki. Najnowszy system operacyjny Android wersji 4.4 z nakładką producenta Sony. Wygląda to dość ładnie, rewolucji w nakładce oczywiście nie ma. Mamy możliwość tutaj alfabetycznie ustawiania swoich, czy najczęściej używanych, czy zainstalowanych, czy skróty. Mamy też dość fajnego killera, jeżeli chodzi o aplikacje. Mamy też możliwość odpalania na przykład wielozadaniowości w postaci na przykład kalkulatora, czy powiedzmy na przykład wyszukiwarki internetowej. Mamy takie możliwości, to też już widzieliśmy w poprzedniej wersji. Co się nowego pojawiło? Niewiele. Mamy oczywiście obsługę PlayStation 4, co fajne. Oczywiście nie mogę tego przetestować, bo raz, nie mam PlayStation 4, dwa, to raczej nie działa, to na pewno na tą chwilę nie działa w Polsce, czyli po odpaleniu PlayStation 4 możemy na tym fantastycznym ekranie zagrać sobie właśnie w gry, czyli chodzi sobie konsola, ale obraz przesyłany jest do samej Xperii. To jest bardzo fajne urządzenie. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję przetestować. Mamy oczywiście kalendarz, mamy Facebooka, mamy Walkmana bardzo dobrze działającego, mamy album, jeżeli chodzi o zdjęcia, dość atrakcyjnie to wszystko oczywiście wygląda. Możemy sobie przekręcać zdjęcia, zwiększać, zmniejszać. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Podobnie rzecz ma się z filmami. Mamy oczywiście mapy, mamy też aplikację Video Unlimited. Chyba wam tutaj troszeczkę wyostrzę, jeżeli możecie.
Video Unlimited, ale też nie działa na tą chwilę w Polsce. Oczywiście moduły NFC, możliwość podpięcia tego telefonu z opcją DLNA, jest tego mnóstwo, też nie będę wam wszystkim tutaj opowiadał tego, bo to już zresztą było i to jest normalne, że taki smartfon to ma. Centrum aktualizacji, jakiś dodatkowa antywirus, płatna sama nawigacja. Co ciekawe, też jeszcze mamy File Commander, czy jakiś menadżer urządzeń, Move Creator, to też pakiet jakiś Office, mamy szkicownik, czyli możemy zrobić zdjęcie i jakieś elementy pododawać do zdjęcia, czy wręcz coś po prostu zwyczajnie namalować. No i mniej więcej tak mniej więcej wyglądała sama Xperia. Jest też możliwość, co najważniejsze, jest też możliwość zarządzania zasilaniem. No i mamy szacowany czas działania na baterii. Bateria jest naładowana w 87%, to jest 2 dni i 13 godzin i w trybie gotowości 3 dni i 5 godzin. Baterię mamy tutaj 3100 mAh, czyli dość dużo. No i Sony szczyci się tym, że smartfon ten może wytrzymać w normalnym działaniu 2 dni i 13 godzin i te 2 dni to jest takie, te 48 godzin to jest takie ich optimum, ale co fajnie, można włączyć usługę tryb stamina, gdzie tutaj nam odcina rdzenie, no i mamy 14 dni i 1 godzinę, czyli bardzo, bardzo dużo, przy czym mamy całą funkcjonalność smartfona, można powiedzieć, zachowaną. Prawie, no bo jeżeli byśmy chcieli na przykład coś fajnego sobie zagrać, no to jak najbardziej. Gdzie mamy te ustawienia? No i wchodzimy jeszcze sobie w zarządzanie zasilaniem. No i mamy też oczywiście jeszcze opcję Ultra Stamina. Nie, tu, dokładnie. Gdzie w tej opcji możemy aktywować. To jest bardzo fajna rzecz, która jest warta pokazania. Coś podobnego jak w Samsungu Galaxy S5. Zapraszam też do recenzji, tam też to pokazywałem. Tryb taki czarno-biały, czyli jak widzicie, nie ma pulpitów, mamy najważniejsze ikonki, mamy pasek powiadomień, czyli działający, czyli jak najbardziej możemy zadzwonić, wysłać SMS-a. No i przede wszystkim szacowany czas działania na baterii 18 dni, 18 godzin. Oczywiście tego nie sprawdzałem, bo nie dostałem na tyle smartfona, no i ja przede wszystkim z niego korzystałem. Nawet tutaj w trybie gotowości 22 dni, czyli niemalże miesiąc. Bardzo fajna rzecz, po wyłączeniu właśnie tej opcji wracamy do normalnego układu, tak jak powiedziałem, Android wersji 4.4. No i właściwie wszystko wam pokazałem, oczywiście mnóstwo widżetów, które są interaktywne. Najbardziej oczywiście podoba mi się też galeria zdjęć, no ale to też już wszystko niemalże widzieliśmy. Jeszcze szybkie spojrzenie na ustawienia. Punkty dostępu Wi-Fi, oczywiście możemy sobie je jak najbardziej edytować. Mamy tu właśnie tą funkcję stamina. No i mniej więcej tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o sam system operacyjny. Przejdźmy może do multimediów, bo to jest bardzo, bardzo ważny element. No przede wszystkim aparat nagrywający filmy w rozdzielczości 4K, no ale nie też o tym to najważniejsze, oczywiście fantastyczna optyka z wieloma funkcjami. Kilka tych funkcji już też oczywiście było, czy mamy tutaj lepszą automatykę. Może przybliżę wam, żebyście to lepiej widzieli. Tryb ręczny. Mamy też taką głupotę, jak na przykład zrobienie zdjęć i dodanie, powiedzmy, jakichś tam efektów dźwiękowych. Wstawianie twarzy, oczywiście wszystko na YouTube'a możemy sobie wstawić. Wideo 4K, nieostre tło, efekt AR. Tam też kilka dodano elementów, typu były krasnale, dinozaury, jakieś tam inne dziwne rzeczy. Tam też jeszcze dodano kilka innych opcji, rozloga panorama, ale co najważniejsze, też nie mam możliwości tego przetestowania, ale widziałem to na żywo, fantastyczna rzecz, a mianowicie dodawanie urządzeń
i dzielenie się ekranem między tymi urządzeniami. Czyli jeżeli tutaj dołączę powiedzmy jakiś smartfon jeden i jeszcze jeden na przykład, bo też jest taka możliwość, to mogę nagrać film z trzech urządzeń i mieć wszystko na jednym ekranie, czyli ekran podzielony i trzy urządzenia. Świetnie by się kręciło recenzję właśnie na tych trzech urządzeniach, czyli postawiłbym sobie powiedzmy statyw tu, tu i tu i to wszystko by było nagrywane na jeden obraz, nawet można powiedzieć bez jakiegoś zbędnego montażu. Ta opcja dodatkowa jako pierwsza najbardziej mi się z tych wszystkich podoba, niewątpliwie. Co jeszcze? Muzyka. Do muzyki nie doszliśmy. Oczywiście mamy tutaj słynnego Walkmana. Świetne głośniki stereo. Oczywiście na froncie, tak jak powinno być. Xperia gra głośno, Xperia gra czysto, gra rewelacyjnie, nie mam nic absolutnie do zarzucenia. Podobnie jest na słuchawkach. Nie było w zestawie słuchawek, dlatego też nie było unboxingu, więc nie będę wam pokazywał żadnych tutaj ładowarek i kabli, ale przy dobrych słuchawkach rewelka. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze i oczywiście poza specyfikacją, poza wydajnością, poza ekranem, który już nie ma właściwie żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o HTC One M8, jego Super LCD czy AMOLEDowy, Samsungowy, świetny ekran IPS-owy, truly minus, więc tutaj multimedia, ekran, wygląd jak wygląd, nie każdemu pasuje ta Xperia, mi osobiście pasuje, więc no sporo plusów, tak naprawdę nie zauważyłem jeszcze jakichś żadnych minusów, poza jakimiś małymi, można powiedzieć, bugami, jeżeli chodzi o aplikacje, niekiedy przydarzyły mi się po prostu zwyczajnie dwa restarty, nic tego, nic owego. Nie wiem, czym to dokładnie było spowodowane. Mam nadzieję, że to jakiś też incydent. I raz mi się zdarzyło jakieś tutaj zatrzymanie procesu i nie mogłem tego po prostu wyłączyć przy ustawienia fabryczne, tylko i wyłącznie pomogły. Więc jakieś małe problemy z oprogramowaniem są. Mam nadzieję, że to będzie wykluczone w następnych wersjach systemu, o ile takie będą, a na pewno raczej chyba do Androida L Sony Xperia Z3 zostanie zaktualizowana. Nie będę wam włączał gry, a miałem taką chęć, ale jednak nie. No Xperia Z3 działa znakomicie, tam nie ma co po prostu oglądać, wszystko działa bardzo, bardzo dobrze. No i co jeszcze? W miarę to wszystko. Oczywiście mamy wersję wejścia na kartę nano SIM, no i przy okazji mamy LTE, więc to jest też bardzo, bardzo ważne, czyli szybki internet, ale tego też można by było się spodziewać. Oczywiście za Xperia Z3 musimy zapłacić grubo pieniędzy, musimy włożyć gruby hajs, czyli około 2500 zł. Oczywiście to zależy od promocji, bo i można dostać za 2300, ale na stronie producenta widnieje cena 2800 i tyle trzeba wydać za najnowsze dziecko Japończyków. Czy warto? Myślę, że tak. Myślę, że taki smartfon, kupując takiego smartfona, spokojnie mamy spokój na kolejne 2 lata z nowinkami. Ludzie, którzy kupili Z1, również w tej chwili mają spokój na kolejne, można powiedzieć, 2 lata normalnego korzystania ze smartfonu. Więc Z3 to jest no, smartfon udoskonalony do poprzednich wersji. Myślę, że wszystkie tutaj zabiegi i też odchudzenia tego smartfona, jeżeli chodzi o ekran, jeżeli chodzi o system, to są na pewno na plus. Z mojej strony ocena 4,5. Tutaj piątki nie będzie z racji właśnie tego systemu, ale jak najbardziej smartfon godny polecenia. Co wy myślicie o Xperii Z3? Zapraszam do komentowania, subskrybowania. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!